Rado, Szanowni Państwo. Stanowisko i uzasadnienie burmistrza miasta w sprawie opinii Komisji Stałych Rady Miasta i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opiniował projekt budżetu miasta na rok 2020 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2037. W dniu 11 grudnia 2019 roku podjął dwie uchwały i obie uchwały uzyskały pozytywną opinię. Poprawki wynikające z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące zapisów technicznych, matematycznych i klasyfikacyjnych w uchwale i w załącznikach zostały naniesione do tekstu projektu budżetu na rok 2020. Po zgłoszeniu przeze mnie autopoprawek projekt budżetu miasta na 2020 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037 był tematem obrad na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miasta, w których również uczestniczyłam. Komisje nie wniosły żadnych uwag i poprawek do przedstawionego Radzie projektu budżetu na rok 2020 i WPF-u na lata 2020-2037. W związku z powyższym wnoszę o uchwalenie budżetu miasta na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037 ze zgłoszonymi przeze mnie autopoprawkami po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Chciałam bardzo podziękować radnym, wszystkim radnym za to, za ten oddźwięk. 100% Państwo głosujecie za przyjęciem tej uchwały budżetowej. Jak zdajecie sobie sprawę, bo to wynikało z wielu naszych spotkań, dyskusji ciężkich, dzisiaj to wygląda może tak cukierkowo, ale to nie jest tak, że nie mamy wątpliwości, dylematów. Często się spieramy o priorytety, zwłaszcza kiedy o to, na co wydawać pieniądze, kiedy ciągle ich brakuje. Chcę powiedzieć i podkreślić bardzo mocno, że tworzenie budżetu na rok 2020 dla większości, absolutnej większości samorządów w Polsce to był naprawdę potężny problem i wielkie wyzwanie. Na niecałe 2,5 tysiąca gmin w Polsce prawie 900 ma poważne problemy finansowe. My na szczęście wśród tej grupy nie jesteśmy i nie wiemy, co będzie działo się dalej. To tak mówi informacyjnie. Chcę tylko powiedzieć, że nieoczekiwanie zupełnie, nie spodziewając się tego, w roku 2019, w kończącym się roku, straciliśmy w ciągu roku budżetowego 1 000 000 złotych na przykład. Straciliśmy dlatego, że podjęto na szczeblu centralnym ustawy, które spowodowały, że od 1 sierpnia ludzie do 26 roku zostali zwolnieni z podatku dochodowego, a od 1 października podatek dochodowy zmienił się z 18 do 17%. Popierając tego typu działania, jednocześnie chcę powiedzieć, że po prostu samorządy oczekiwały w takim momencie rekompensaty, bo ten 1 000 000 trzeba było gdzieś znaleźć, trzeba było na czymś zaoszczędzić. Dlatego często odpowiadając na Państwa pytania, które brzmią mniej więcej tak, obiecała Pani, że obiecaliście, że nam coś zrobicie, to ja chcę Państwa poinformować, że na przykład o ten 1 000 000 zostaliśmy zubożeni, a do tego, jak wiecie, wzrosły koszta i wyraźnie chcę powiedzieć, że nie dość, że ubywa dochodów, to jeszcze wzrastają wydatki. Ta sytuacja w samorządach robi się naprawdę bardzo, bardzo trudna. Dlatego też tym bardziej chciałam bardzo podkreślić i bardzo podziękować Pani Skarbni, Welecie Jaskowskiej i tutaj należą się wielkie brawa za to, udało się spiąć ten budżet. Naprawdę było to wielkie wyzwanie. No i chciałam podziękować wszystkim osobom, kto był rzeczywiście zespół ludzi, który pomagał przy tworzeniu tego budżetu. Kierownikom jednostek, którzy też się musieli nagłówkować i wszystkim, którzy nad tworzeniem swoich małych budżetów, potem coraz większego, ciężko pracowali. I teraz życzę Wam, żebyście pilnowali tego. Wiadomo, że nie jest to budżet wielu marzeń, bo na przykład na remonty w szkole podstawowej tylko jest trochę ponad 100 tysięcy złotych. My doskonale wiemy, że to jest stanowczo za mało. Ale mimo wszystko około 30% wydatków naszych to są wydatki inwestycyjne, co i tak jest w tej sytuacji samorządu dość dużym sukcesem. Ale wynika to głównie z tego, że kontynuujemy po prostu projekty, które rozpoczęliśmy jakiś czas temu, projekty unijne, jak wiecie Państwo. Trudno byłoby się z nich wycofać, po pierwsze dlatego, że nie chcemy, a po drugie, no też byłyby to jeszcze i dla nas jakieś odszkodowania i niekoniecznie finansowo byśmy na tym zyskali.
Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad budżetem w swoich małych jednostkach czy w budżecie miasta pracują i życzę Wam, żeby się udało wszystko zrealizować. A może tym razem w 2020 roku będziemy zaskoczeni i dochody nam się nawet zwiększą o ten milion co najmniej, które nam zabrano. Także życzę tego sobie i będziemy mogli wtedy więcej dla naszej społeczności miasta Pucka zrobić. Dziękuję. Tematów jest oczywiście wiele, ale ponieważ mam nadzieję wielu mieszkańców ogląda nas, słucha, więc tym bardziej chciałam powiedzieć o tym, o zmianie, która następuje od 1 stycznia w naszym mieście. Spotykam wiele osób, słyszę różne pytania, więc chcę powiedzieć jeszcze raz, że odpady komunalne, odpada komunalne, chcę powiedzieć, od 1 stycznia muszą być segregowane. Muszą być segregowane, to już nie jest do wyboru, tylko taki jest obowiązek wynikający z przepisów centralnych. Żeby było jasne, ustawa naszego Sejmu, potem niżej idąc do ministerstw, to są decyzje podejmowane na tym poziomie. Mówię ogólnie o zmianie, o ustaleniu zmian w odpadach komunalnych, odbiorze odpadów komunalnych. Natomiast stawki to już oczywiście jest decyzja Rady Miasta, ale przypomnę, że to jest taki wyjątkowy dział w budżecie miasta, gdzie nie można dopłacić ani jednej złotówki do tej działalności, czyli musi się wszystko zbilansować. Takie same muszą być dochody i takie same muszą być wydatki. Dlatego też nawet niektóre gminy, stosując niegdyś dopłaty, chcąc ulżyć mieszkańcom, też musiały z tego zrezygnować. Po prostu to już jest niemożliwe. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobi, nie od 1 stycznia, to za chwilę zrobi. Nie będzie takiej gminy w Polsce, jakiejkolwiek, wiejskiej czy miejskiej, która nie wprowadzi zmian. I oczywiście zmiany wszystkie w górę. Zmiany, które są szokujące, bo bywa, że i o 300% się podnosi te ceny, bywa, że o 100%. W mieście Puck udało się, dzięki temu, że jest to zadanie powierzone naszej spółce, Puckiej Gospodarce Komunalnej, udało się o 56%. To jest naprawdę niewiele w porównaniu z innymi gminami. Ja tutaj nie chcę wywoływać może wszystkich gmin, ale tak dla porównania w naszym powiecie puckim w Helu 140%, w Jastrabiu 137% w górę, w Luzinie w powiecie wejherowskim 140%, w Redzie 145% i tak dalej, i tak dalej. Więc chcę tylko powiedzieć mieszkańcom, że te 25 zł, które teraz Państwo będziecie musieli płacić za osobę w Pucku, zostajemy przy tym wariancie, to naprawdę boli, zdajemy sobie z tego sprawę, ale to i tak jest naprawdę stosunkowo niewielka podwyżka w porównaniu do innych. To wynika naprawdę z wielu przepisów. My Państwu wszystko w listach, które wysłaliśmy do każdego gospodarstwa domowego, wyjaśnialiśmy, z czego to wynika. Więc to chyba już nie jest miejsce, żeby rozwijać temat. W każdym razie naprawdę nie ma żartów, segregacja jest po prostu obowiązkiem. I jeszcze jedna rzecz, którą kończymy rok 2019. Chcę Państwu tylko tak króciutko podać zraportować sytuację związaną z konsultacjami społecznymi w sprawie zmiany granic gminy miasta Puck. Jak wiecie, Państwo radni wiedzą, dostaliśmy już taką informację z Rady Gminy Puck, dostaliśmy dokładne informacje, ile osób głosowało za, ile przeciw, jakie są stanowiska. Ja tylko chciałam Państwu przypomnieć, że konsultacje społeczne były prowadzone na 3 takich spotkaniach 12 września, 15 października, 15 listopada. Zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy i Pucka, i gminy, i skądkolwiek. Spotkania były otwarte na to ostatnie spotkanie. Dodatkowo wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich mieszkańców terenów, które miałyby ewentualnie przylegać do miasta Pucka, więc muszę powiedzieć, że frekwencja nie była tak duża, na jaką liczyliśmy, ale te osoby, które przychodziły, to były mocno zainteresowane. Natomiast chcę powiedzieć Państwu, jaki jest wynik tych konsultacji w liczbach, bo to chyba najprościej będzie. Otóż zapytaliśmy i na kartkach, na papierze można było się wypowiedzieć, ankietę można było wypełnić i ankietę internetową. I po zliczeniu wszystkich głosów, oczywiście też eliminując nie mieszkańców Pucka, bo okazuje się, że mieszkańcy gminy też
głosowali. No, pomijam dlaczego. W każdym razie pytanie brzmiało tak. Czy jest pan, pani za zmianą granic administracyjnych gminy miasta Puck o tereny o powierzchni 604 hektarów, stanowiące część, to jest 2,5% gminy Puck o granicach obrębów ewidencyjnych, po Uczynie, Brudze, Łożej, Strzewo-Błądzikowo? Głosów na tak oddano 93%, głosów na nie 6% i 1% mieszkańców nie ma zdania na ten temat. Takie są wyniki konsultacji w liczbach w Pucku. Bardzo dziękuję pani sekretarz za zaangażowanie w tej dziedzinie i wszystkim pracownikom, którzy się też przyłączyli do przeprowadzania tych konsultacji i radnym, którzy się zaangażowali, bo byli tacy wśród was i wszystkim osobom, które jakby do tego się przyczyniły, że te konsultacje się odbyły, chociaż szczerze mówiąc liczyłam na silniejszy odzew mieszkańców, bo ta sprawa dotyczy mieszkańców wszystkich. Nie tylko radnych, nie tylko burmistrza. Jeżeli Puck jako miasto ma się rozwijać i chcemy myśleć o kolejnych pokoleniach, to miałam nadzieję, że więcej mieszkańców w tej sprawie się wypowie. Nie myśląc nawet już o sobie, ale o dzieciach, o wnukach i tak dalej. No dobrze. W każdym razie tylko przypomnę, że procedura z naszej strony musi zakończyć się do końca marca. Do 31 marca złożone będzie stosowne wyjaśnienie, uzasadnienie, informacje, raporty w Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych, także czekamy na rezultat. Będziemy to uzasadniali. Tu pan były burmistrz też nam pomoże, bo też jakby zaczął ten temat dawno temu. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, żeby się nam udało. To jest dla dobra wszystkich mieszkańców, nikomu na złość nie chcemy robić. Chcemy wspólnie koło siebie żyć, wspólnie tworzyć. Dziękuję.